Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś zapraszam Was na kolejny filmik z serii, którą uwielbiacie, czyli Storytime. Tym razem na Instagramie, na którego serdecznie zapraszam, poprosiłam Was o historie najdziwniejsze i najgorsze, które dotyczą stajennych. Czyli pracowników stajni, którzy zajmują się czyszczeniem boksów, utrzymywaniem porządku, a czasem też końmi, w zależności od zakresu ich obowiązków w danej stajni. Jest to praca niezwykle odpowiedzialna, trudna, ale niestety również często słabo opłacana. Stajenni, jak w każdym zawodzie, zdarzają się lepsi i gorsi i dzisiaj poopowiadam w większości przypadków o tych najgorszych. A historii nadesłaliście mi tyle, że będą z tego dwie części, z czego mam nadzieję, że się cieszycie. Jeszcze tylko Was zachęcę do zasubskrybowania kanału, zostawienia dzwoneczka oraz łapki w górę, jeśli ten filmik Wam się spodoba. I teraz już lecimy do Waszych historii. Jeden z panów stajennych w stajni, w której jeździłam przed przeprowadzką, chodził sobie po stajni w samych stringach. Tak, stringach ze sznureczkiem z tyłu. Do tego pan miał około 40-50 lat, a po stajni chodziły małe dzieci. Do tego ten pan proponował tym dzieciom alkohol, który popijał sobie w trakcie pracy. Jeśli mogę to tak nazwać, bo konie miały wiecznie brudne boksy, a kupy w nich potrafią aż pleśnieć, siano donosiły dzieci za niego. Dodajmy jeszcze, że pan palił papierosy obok bel siana i balotów słomy. Okej, są różne upodobania, ale jeszcze stajennego w samych stringach nie widziałam. W ogóle stajennego w stringach nie widziałam, nie zrozumcie mnie źle. Dosyć dziwna sytuacja i nieprzyjemna, wręcz niebezpieczna pod kątem tego, że w tej stajni przebywały dzieci. Osobiście nie wiem, czy chciałabym takiego stajennego zatrudniać. Akcja dzieje się w Niemczech. Dziewczyna robiąca praktyki na stajni jako stajenna przypruła się do mnie, że to nie fair, że mam konia i auto, skoro jestem z Polski. Według niej powinnam dojeżdżać do stajni busem, bo ona nie ma auta. No cóż tu można powiedzieć? Negatywne nastawienie do innych narodowości bywa dosyć częste w każdym kraju, zarówno w Niemczech, jak w Anglii, jak i w Polsce. I tu nie ma znaczenia, czy to stajenna, czy nie. Ktokolwiek by powiedział coś takiego, byłoby to po prostu niemiłe i totalnie bez szacunku. Jeśli chodzi o moją historię, może nie była straszna, ale jeszcze w szkółce i pewnego razu na zgrupowaniu w tej stajni skończyłam trening i wróciłam z koniem do boksu, żeby wszystko ogarnąć. Szła ze mną koleżanka i sobie gadałyśmy. W momencie, kiedy weszłyśmy do boksu, okazało się, że w żłobie stał romper. Dodam zdjęcie zaraz. Oczywiście to zgłosiliśmy i z tego co pamiętam, pan, który zostawił to w boksie sprzątając, stracił pracę. I powiem Wam szczerze, że zaśmiałam się, kiedy przeczytałam tą historię, mimo że no, jest to bardzo niefajne, bo picie alkoholu w pracy jest zabronione, a tym bardziej w tak odpowiedzialnej pracy. Ale rozbawiło mnie to, że akurat to był ten najtańszy, chamski romper w plastikowej butelce. Poezja. Stajenny miał problem o to, że mój koń porusza się galopem na pastwisku. Wyzywał mnie przy tym cały dzień i że to wszystko moja wina. Był oczywiście pod wpływem alkoholu. Nawet nie wiem, co tutaj powiedzieć. I zastanawiam się, czemu temu stajennemu przeszkadzało, że ten koń się porusza galopem. W sensie, nie wiem, że mu pyli pod nosem, albo że... Nawet nie wiem, nie jestem w stanie wymyślić, co mogło być problemem w tej sytuacji. Jeśli Wy jesteście w stanie jakoś to obmyśleć, wymyślić to, co tam się wydarzyło, to napiszcie w komentarzu. Niekoniecznie historia, ale od ponad roku uczę się w technikum hodowli koni. Stajnia z końmi i instruktorką jest przy szkole, pozostawiając wiele do życzenia, jeśli jesteś osobą preferującą etyczne podejście do konia i stawiającą jego dobro na pierwszym miejscu, ale nie o tym mowa. Zadałaś pytanie o stajennego, więc na tym się skupmy. Jak to wiadomo, w technikum przedział wiekowy uczniów to 15-20. Na moim profilu są głównie dziewczyny. Pewnie nieraz ktoś z Twojego towarzystwa spotkał się z tekstami ohydnych i napalonych budowlańców. Ten stajenny ma takie same teksty. Zamieszkuje on tę samą miejscowość, gdzie jest szkoła, plus w szkole jest internat, więc często i gęsto można go spotkać na wsi czy w sklepie. Mówiąc o co z nim chodzi, podam przykład sytuacji sprzed końca roku. Byłam z koleżankami w sklepie, wiadomo, kupowałyśmy jakieś tam przekąski, znajoma wzięła też lizaki. Na to ten oto stajenny z tekstem. Nie masz co lizać? Podejdź na lekcjach do stajni, ja ci załatwię sprzęt do lizania. Warto dodać, że to nie pierwsza taka sytuacja i z pewnością nie ostatnia. No niestety, jak możecie się spodziewać, część historii dotyczyła właśnie podrywania dziewczyn, które tego nie chciały, czy podrywania osób nieletnich. Myślę, a nawet jestem pewna, bo wiele historii to udowodniło, że
to nie jest wcale taka rzadka sytuacja i tak naprawdę nie można się czuć nawet w stajni w 100% bezpiecznie pod tym kątem. Także uważajcie i na pewno ćwiczcie swoją asertywność, jeśli o to chodzi. Więc ta sytuacja na szczęście nie dotyczyła mnie i mojego konia, ale jest to historia znajomej, która wyraziła zgodę na opowiedzenie jej. Więc całe zajście miało miejsce 1,5 roku temu. Moja koleżanka ustawiła konia w dosyć polecanej stajni. Jak coś, sytuacja miała miejsce 1,5 roku temu, ale moja koleżanka stoi tam już o wiele dłużej. Więc przez pierwsze 2 lata było super. Moja koleżanka była mega zadowolona z opieki, pastwisk, placów. Aż po 2 latach stania w stajni zmieniono stajennego. Stajenny był miły i wydawał się naprawdę spoko gościem. Lecz moja koleżanka zaczęła zauważać, że jej koń jest tak jakby pokuty. Ale jej koń jest typem konia uciekiniera i parę razy informowana była o tym, że uciekł z pastwiska do lasu, więc pomyślała, że poranił się w lesie czy coś. Ale jej koń stał w stajni z serio spokojnymi końmi, a jej właściciele zaczęli zauważać, że ich konie również są pokute. Zgłosili to właścicielowi stajni, a ten na to, żeby sprawdzić kamery. Jak moja koleżanka zobaczyła nagrania z tych kamer, zamarła. Okazało się, że stajenny zamiast do pracy przychodzić o 7, przychodził na przykład o 11, więc konie stały do 11 głodne. Następnie, jak powypuszczał konie na padoki, zaganiając jakimś batem nie wiadomo skąd, siedział w takiej jakby kuchni, w stajni, że jest jakaś mini kuchenka, czajnik na wodę, stół i tak dalej, i się brzydko mówiąc opierniczał. Jak konie wracały z pastwiska, to dopiero sprzątał im boksy. No i tu rozwikłała się sprawa. Jak chciał, żeby jakiś koń się przesunął w boksie, bo na przykład stał na kupie, to kłuł je widłami. Oczywiście konie z bólu się przesuwały. Jak właściciel to zobaczył, od razu zwolnił stajennego. Potem jedna dziewczyna z stajni mojej koleżanki zbadała konia i miał nadmiar jakiejś substancji we krwi. Nie pamiętajmy jakiej. Okazało się, że ten stajenny mu coś wsypywał do paszy. Moja koleżanka stoi w tej stajni do teraz, bo właściciel dał każdemu właścicielowi konia z każdej stajni dostęp do kamer, więc stoi już tam bez obaw. I to jest straszna historia, bo stajenny to jest jeden z głównych opiekunów koni w stajni. I to jest osoba, której powinniśmy móc zaufać, której możemy powierzyć konia i nie martwić się o to, co się dzieje. A niestety dosyć często jest problem w stajniach ze stajennymi. Z tym, że na własną rękę sobie coś dają koniom, że na własną rękę robią różne rzeczy z tymi końmi, stosują przemoc i ciężko to upilnować. Dlatego kamery są bardzo dobrym rozwiązaniem. Chodzi o samą kontrolę pracy, a o to, żeby móc zobaczyć, czy na pewno wszystko w porządku się z końmi dzieje pod opieką stajennego, jeżeli zaczynają się właśnie zachowywać w jakiś dziwny, nietypowy sposób. Aktualnie pracuję w stajni, jest tam 3 stajennych. 2 totalnie nie ma pojęcia o koniach lub się ich boi, za to ten 3 koń mi się interesuje, pomaga przy nich, jest serio obeznany w temacie, ale jest mały problem. Dziewczyny jeżdżące w tej stajni, w tym mnie, przykładowo tak z dupy zaczynała skotać, łapać za i podnosić i tak dalej. Stajnia ta jest głównie stajnią rekreacyjną, więc w szkółce jeżdżą dziewczyny po 10-21 lat, sama mam 13, a ten stajenny ma ze 26, jakby to jest dla mnie chore. Przykładowo potrafi podejść do mojej 20-letniej trenerki i po tym, jak się na nią wydrze, że się obija, to zacząć ją łaskotać i szczypać po brzuchu, nie wspominając już o tym, że wziął sobie jej numer ze strony stajni i do niej wypisuje. Inna trenerka stała sobie ostatnio w boksie własnego konia, a on do niej podchodzi, staje tuż przy niej i zagradza wyjście z boksu. Albo wziął numer telefonu z tabliczki na boks konia mojej 15-letniej koleżanki. Menadżerka stajni z nim pogadała i trochę się uspokoił, ale nadal potrafi zaczepiać dziewczyny, a w szczególności moją trenerkę. Ostatnio na przykład moja znajoma poszła sprowadzać z nim konie z pastwiska, a ten ją przewrócił i zaczął łaskotać. Mega creepy, mega obrzydliwe i podejrzewam, że tym dziewczynom ciężko jakkolwiek się w tej sytuacji zachować, ponieważ są młode. Pewnie to ich pierwsza styczność z takimi obrzydliwymi zaczepkami i działaniami. Dlatego proszę Was, jeśli przydarzy Wam się taka sytuacja, bądźcie asertywne. Nie bójcie się powiedzieć nie, wyrażać jasnego sprzeciwu. I jeśli sytuacja występuje w taki sposób, że już czujecie się niekomfortowo, to nie bójcie się wezwać jakiegoś przełożonego tego stajennego, zadzwonić po rodzicach lub nastraszyć policją. Nie możemy sobie po prostu pozwalać na coś takiego, bo taki typ
czuję się w takiej sytuacji zupełnie bezkarny. O Jezu, jak moje bydle stało 4 miesiące w areszcie boksowym po operacji nadgarstka, to zaczął strasznie chudnąć. Stajenny usłyszał i chciał pomóc konikowi, a że bliżej było mu do kieliszka niż masztlerza, to zaczął sypać bez naszej wiedzy koniowi 4 miarki owsa na jedno karmienie, żeby przytył. Było się bez ochwatu, ale skapnęliśmy się jak koniu złamał mi łokieć i wyrwał rękę z barku. Tak, i to jest sytuacja taka, jak mówiłam przed chwilą o tym, że stajenny po prostu postanawia sobie coś dać koniowi, do jedzenia dodatkowego i nie jest to siano. Jakby dał siano, to by było fajnie i spoko. Ale nie, zazwyczaj musi to być owiec, czyli bardzo energetyczna pasza, której stosowanie w nieodpowiednich ilościach i dla nieodpowiedniego konia, bo na przykład może być zbyt nadpobudliwy albo nawet uczulony na owiec, może skutkować mega negatywnymi konsekwencjami, ale już o tym ci mili ludzie nie myślą. W zeszłym roku mieliśmy w stajni sezon na jakiś sasy stajennych. Ogólnie pewnego dnia na przykład postanowił podciąć wszystkim koniom ogony, nawet prywatnym. I to trochę za bardzo, że potem miały problem, żeby odganiać się przed muchami. Ogólnie cały czas zagadywali do najstarszych dziewczyn z obozu i się pytali, jak mają na imię, skąd są i w ogóle. To było tak obrzydliwe. Albo raz zanoszę owies, czy tam siano, alpakom, nie pamiętam. I taki jeden ze stajennych, na którego mówiłyśmy mały, ze mną chodzi i cały czas mówi, że chce mi pomóc, kiedy ja powiedziałam, że mogę to sama zrobić, jakieś milion razy. A jak już oni sami mają jakąś robotę, to oczywiście ją olewają. Na szczęście już ich tu nie ma. Z tymi ogonami to jest niezła historia. Chyba bym trochę była smutna, jeśli ktoś by tak przyciął mojemu koniowi ogon i bym się dowiedziała po fakcie, że nagle jest taki króciutki. Tym bardziej, że nie może odganiać się od much. No a ta druga historia... totalne nadużycie. Zastanawiam się, dlaczego oni to robią. Ja bym się chyba nawet wstydziła. Był losowym alkoholikiem i śmigus dyngus przyszedł na pruty do stajni z jakimś zardzewiałym wiadrem i rozwalił jednej lasce nos, chcąc ją oblać. Przepraszam, że się zaśmiałam, ale to brzmi jak jakiś, nie wiem, dowcip o Jasiu. Ale oczywiście ogromne wyrazy współczucia dla dziewczyny. Mam nadzieję, że nos już wygląda ok i nie zepsuł jej go, nie zrobił żadnego wielkiego garba, nie wykrzywił. Jestem ciekawa, czy odpowiedział za to jakoś prawnie. Przygotowałam 3 porcje sieczek w opakowaniach Waldhausena. Stajenny 2 opakowania mi wyrzucił, pomyślał, że to jednorazowe. Jedno ocalało, bo przyjechałam w porę. O matko. A jedno takie pudełko z przykrywką kosztuje chyba trochę ponad 40 zł. Chyba bym się zesrała, jakby ktoś wyrzucał mi te pudełka, bo myślałby, że są jednorazowe. Przecież to nawet nie wygląda na jednorazówkę. Jest takie dosyć solidne, twarde, ale dobrze, że chociaż jakieś ocalało. Kiedyś w jednej stajni, w której jeździłam, stajennym był około 70-letni mężczyzna, który, uwaga, bał się koni. Cały czas pił, więc zobaczenie go trzeźwego graniczyło z cudem. Często rzucał jakimiś takimi komentarzami w stronę dziewczyn w stajni, raz nawet jedną klepnął w tyłek i się cieszył jak głupi. Konie na padokach wiecznie nie miały wody, bo przecież on zapomniał, bo picie było ważniejsze. Zdarzało się niejednokrotnie, że konie nie zostały wypuszczone na padoki lub czasem nie sprowadzone, bo nie było nikogo, kto by mógł to zrobić za niego, a on się bał. Często też do paśników dostawały zamiast siana słomę, bo pijany nie umiał tego rozróżnić. Jakby tego było mało, koniom na pensjonacie zamiast wsypywać do żłobu samą zawartość pudełka przygotowanego przez właściciela, dodawał zawsze miarkę owsa, żeby koń nie był głodny. Z kucykami było podobnie, jeden po ciężkim ochwacie miał stać na samym sianie, a dostawał miarkę owsa, tak jak zresztą cała reszta. Chyba nie muszę mówić, co się zaczęło dziać z kucykiem. Po 2 miesiącach było na niego tyle skarg, że go zwolnili. Ja jestem w ogóle w szoku, że aż tak długo go trzymali, przecież to jest tyle red flagów i tyle niebezpiecznych sytuacji, że mógł spowodować po prostu uszczerbek na zdrowiu albo nawet życiu wielu koni. No i kto by za to później odpowiadał? Wbrew pozorom, bycie stajennym to jest naprawdę bardzo odpowiedzialna robota. I często się zastanawiam, czemu właściciele stajni nie chcą poświęcić trochę więcej pieniędzy, a zyskać naprawdę dobrego stajennego z pasją odpowiedzialnego, a zamiast tego preferują najniższą krajową albo czasem nawet zatrudnienie na czarno poniżej najniższej krajowej, żeby przyszedł byle kto, ktokolwiek, kto potrafi trzymać widły i gnój przerzucić, a czasem nawet nie.
Kiedyś w pewnej stajni stajenny chciał być mądrzejszy od wszystkich i zamiast wsypać naszej kobyłce przygotowane pod boksem pudełeczko, to dał miarkę owsa, a stwierdzono miała alergię na owiec i od długiego czasu go nie jadła. Stajenny się nie przyznał. Ledwo koń odratowany, cierpienia zwierzęcia masa, a o pieniądzach już nie wspomnę. Najgorsze, że pan nadal nie widział w tym jakoś nic złego. To było już prawie 6 lat temu, a nadal mnie wzdryga. No i kolejna historia o tym, że takie miłe dosypywanie czegoś koniowi od serduszka może spowodować naprawdę duże szkody. Nie tylko stajenni, ale również wy uważajcie na takie sytuacje i zawsze spytajcie, czy możecie czymś danego konia nakarmić. Bardzo szanuję stajennych i pracę, jaką wykonują, ale z jednym mam okropną historię. Byłam na obozie jeździeckim i można tam było zabrać własnego konia, co uczyniłam. Został postawiony w stajni angielskiej i każdego wieczoru dawałam mu siatkę siana. Musiała ona być moczona z powodu problemów oddechowych konia. Taka mokra, wielka siatka jest bardzo ciężka. Poprosiłam więc o pomoc w zamocowaniu stajennego. Bez problemu to zrobił, po czym dwa razy z całej siły uderzył konia w zad. Wyszedł z boksu i ze śmiechem zdzielił konia obok w pysk. Dopiero potem zauważyłam, że gdy przechodził przez stajnię, wszystkie konie chowały się w kątach. Masakra i to też jest jedna z częstych takich niefajnych rzeczy, jeśli chodzi o stajennych. I nie chcę demonizować stajennych, bo jest wielu naprawdę fajnych. Ja sama poznałam kilku bardzo zaangażowanych stajennych, ale jeśli już są jakieś dysfunkcje, to często chodzi również o przemoc wobec koni. I tutaj jest jeden z przykładów. Stajnia przydomowa. Mąż właścicielki dzielił ścianę garażu z wybiegiem dla koni, ponieważ była to stajnia wolnowybiegowa. Ten mąż był również stajennym. Dowodził siano, sprzątał, wywoził gnój, naprawiał piasek na plac. Jednak do swojego garażu zapraszał kolegów i to było najgorsze. Obrzydliwe komentarze, karmienie koni niezdrowymi dla nich rzeczami, uczenie dzieci, które przebywały w stajni różnych złych nawyków, jak na przykład kiedy koń nie chce przyjąć wędzidła, to łamiesz mu ucho. Było to chyba popularne w tej stajni, bo każdy instruktor i nawet kilka dziewczyn tak zajmowało się końmi. Przemocowo i kompletnie niepoprawnie. Oczywiście na upomnienia nie reagował. Cały czas miał w ręce albo albo papierosa. Nie wiem, skąd się tacy ludzie biorą, skoro on sam w młodości wygrywał różne zawody. No, również nie jest to zbyt miła historia i mam nadzieję, że w tej stajni już nie stoisz, o ile stałaś, bo też tam za bardzo nie było napisane w tej historii. Strasznie nieodpowiedzialne zachowania, ale niestety w wielu stajniach nadal takie przemocowe metody funkcjonują. Ja mam historię z serii tych najgorszych. Jeździłam w szkółce, na ogół ludzie byli uprzejmi. Niestety jedna stajenna, która tam pracowała, to była istna masakra. Ja jako osoba ucząca się siodłać byłam wielokrotnie poniżana, bo na przykład nie umiałam założyć kantara. Gdy później stajenna zaczęła mnie rozpoznawać, to za każdym razem, gdy mnie widziała, zaczynała mnie obserwować i krytykować każdy mój ruch. Przewijała oczami, wzdychała, wyrywała mi sprzęt z rąk, by pokazać, jak to robią profesjonaliści. Dodatkowo słyszałam teksty typu: kim ja jestem, żeby cię uczyć, wstydź się, albo nie nadajesz się na jeźdźca, bo nawet nie umiesz się uporać z koniem. Wstydziłam się potem siodłać konia, bo ciągle widziałam w tym jakieś niestworzone błędy. Na ogół tacy ludzie nie powinni pracować w stajni, bo stajnia to nie tylko konie, ale też ludzie. I na koniec tej historii jest bardzo istotna puenta, bo oczywiście powinno się w pierwszej kolejności zwracać uwagę na dobre warunki konia, aby czuł się on tam dobrze i był dobrze zaopiekowany. Ale bardzo ważny jest również stosunek pracowników do klientów i ogólna atmosfera. Tutaj zdecydowanie tego zabrakło. Nie jest to negatywna historia, wręcz przeciwnie. Jak teraz o tym myślę, uśmiecham się. Mimo wszystko chciałabym się podzielić. Kiedy byłam początkującym jeźdźcem, trafiłam na obóz do specyficznej stajni. Z powodu braku umiejętności nie traktowali mnie za dobrze, tylko pan stajenny był dla mnie bardzo miły. Dużo z nim rozmawiałam, na pamiątkę dał mi podkowę. No ale jak widzicie, są również pozytywne historie ze stajennymi i tego również się trzymajmy, bo nie powinniśmy być z góry negatywnie nastawieni do tego zawodu czy do przedstawicieli pracujących jako stajenny, bo często są to bardzo dobre osoby, które pracują w stajni przy koniach z powołania. W dużym skrócie, weszłam do siodlarni, a tam stajenny na samych bokserkach myje sobie nogi w zlewie. Dobra, mam kilka możliwych wytłumaczeń dla tej sytuacji, ale i tak musiało to wyglądać najzwyczajniej w świecie absurdalnie i abstrakcyjnie. Chyba bym się posikała ze śmiechu, jakbym to zobaczyła. Hej, w mojej stajni, w której już nie jeżdżę, są dwie luzaczki, które są tam praktycznie od początku. Jedna z nich, nazwijmy ją Paulina, zamknęła dziewczynę w boksie razem z gryzącym koniem i powiedziała, że dopóki nie założy temu koniowi kantara, nie wypuści jej z tego boksu. Koń gryzie, nie da się do niego podejść. Przy zakładaniu kantara próbuje ugryźć i się szczurzy. Nie wiem, co to w ogóle za pomysł, co on miał na celu, co miał udowodnić, ale strasznie dziwne, że takie osoby, które powinny być opiekunami koni,
i pilnować trochę porządku i spokoju w tej stajni, zachowały się w taki sposób. Byłam na obozie jeździeckim w 2022 roku. Ogólnie stajeni w tamtej stajni byli dosyć dziwni. Gdy przyszli do nas do pokoju naprawić szafkę, patrzyli się na mnie i moje koleżanki dziwnym, sprośnym wzrokiem, ale nijak to komentowali. Pod koniec obozu okazało się, że jeden z nich umówił się z dwoma dziewczynami z obozu. Miałem może 16 lat, a on 30+, na numerek. Gdy właściciel stajni się o tym dowiedział, dał 15 minut stajennemu na spakowanie swoich rzeczy i powiedział, że go wyrzuca. Później odwiózł go na dworzec kolejowy i właściciel wrócił sam do stajni. Kolejna creepy historia, czyli podrywanie nastolatek przez jakiegoś gościa grubo po 30. Takie rzeczy zupełnie nie powinny mieć miejsca i bardzo dobrze postąpił właściciel. Bo jest to najzwyczajniej w świecie obrzydliwe. A więc to była stajnia zadbana, czysta i otoczona sympatycznymi ludźmi. Byłam wtedy na wolontariacie i oprócz mnie była jedna dziewczyna i jedna stajenna, która była wyjątkiem, jeśli chodzi o osoby sympatyczne. Trójka początkujących dzieci miały do ogarnięcia swoje konie na jazdę, jako że zaczynały jako pierwszy trening. Ja wzięłam jednego konia, moja koleżanka drugiego i przez to, że miałyśmy mało czasu do ogarnięcia koni, to poprosiłyśmy stajenną, aby tego trzeciego konia wyczyściła i osiodłała, bo te rzeczy podobno umiała. Kiedy nastała godzina treningu, poszłam szybko sprawdzić, jak tam koń stajennej, a ona na telefonie siedziała. Patrzę na konia, a on cały uwalony, siodło miał prawie na zadzie i w dodatku nie wiem jakim cudem, ale wzięła o głowie Shetlanda, a nie jego. Okej, stajenny nie musi wcale wiedzieć, jak wyczyścić i osiodłać konia, ale po co mówi, że potrafi to zrobić, a później, kiedy ktoś go o to poprosi, to widać, że zdecydowanie nie ma w tym zakresie przeszkolenia ani żadnych całkowicie umiejętności. Po co kłamać i po co dokładać sobie roboty? Przecież wcale nie musiała tego robić. Nie widzę w tym absolutnie sensu. Ale za to widzę sens w zrobieniu drugiej części tychże historii o stajennych, ponieważ historii mam jeszcze drugie tyle. I wszystkie są bardzo interesujące. Jeżeli macie jakieś swoje historie o stajennych, to koniecznie napiszcie je w komentarzu. Ja je przeczytam i przypnę im serduszko. Wielkie dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, że w opisie są wszystkie moje kody rabatowe. Zachęcam Was do zasubskrybowania kanału, zostawienia dzwoneczka i łapki w górę, jeśli filmik Wam się spodobał i zapraszam na mojego Instagrama, gdzie pokazuję moje życie oraz pracę z koniem Quantico. Jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie, do zobaczenia i cześć!